Akcja Podwórko Niwa jest kolejną odsłoną programu społecznej odpowiedzialności biznesu. W ramach akcji wybudowanych zostało już 160 nowoczesnych placów zabaw w całym kraju. Każdy z podwórek Niwa ma wartość 250 tysięcy złotych. W tym roku miasto Zabrze zgłosiło jedną lokalizację przy ulicy Wolności. Do akcji przystąpiły także trzy zabrzańskie placówki oświatowe. Szkoła podstawowa nr 6, Szkoła podstawowa specjalna nr 41, oraz Szkoła Podstawowa nr 30. Nagraliśmy film prezentujący naszą szkołę, no ale tak jak mówię, niestety w tym pierwszym etapie nie zostaliśmy wybrani i teraz bierzemy udział w części drugiej, która polega już na zbieraniu głosów internautów. Bo nasze podwórko jest tak usytuowane, że nie możemy być ogrodzeni, ponieważ tutaj osoby z zewnątrz muszą mieć dostęp. No ale jest taka możliwość, żeby je ogrodzić. No i dużo takich wrażeń sensorycznych, żeby był i piasek, i może trochę trawy, i jakaś nawierzchnia taka bezpieczna, miękka. Dzieci mogły się po prostu wesoło i szczęśliwie bawić. Bezpiecznie. Projekt powstał z myślą o młodszych dzieciach, ale także o rodzicach, którzy pragną spędzać czas wolny ze swoimi dziećmi w przyjemnym otoczeniu. Sprzęty na podwórku Niwa nawiązują do klasycznych zabaw popularnych w czasach dzieciństwa, takich jak gra w klasy, skakanka lub zabawa na trzepaku. W ramach tego podwórka Niwa są po prostu różnego rodzaju sprzęty, z których można korzystać. Tam są przeplotnie, jest zjeżdżalnia, są huśtawki, są tego typu zabawy. Tak? No, a z kolei nasza szkoła wzięła w tym udział, dlatego że chcemy, żeby nasze podwórko i nasze obejście całe wokół szkoły było atrakcyjne dla dzieci, żeby dzieci mogły się rozwijać również ruchowo. No, a w dobie pandemii i w dobie tego, że tak powiem, kryzysu, który nas dopadł, przede wszystkim kryzysu ruchowego, jest to bardzo ważne dla dzieci, żeby miały takie miejsca. Na podwórkach znajdują się takie urządzenia jak na przykład kubikowa ścianka wspinaczkowa, karuzela integracyjna w planetarium z rozrysowanym układem gwiazd, różnego rodzaju gry edukacyjne oraz tak lubiane przez dzieci huśtawki. Powstawanie podobnych obiektów zachęca dzieci do częstszego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Przede wszystkim dla zajęć świetlicowych, popołudniowych byłoby to duże udogodnienie, plus prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla klas 1-3, ponieważ to są podwórka przeznaczone dla młodszych dzieci. Są one ogrodzone, no i na terenie szkoły dostęp jest wolny, ale jednak należy to do szkoły, więc myślę, że to by znacznie wsparło naszą kulturę fizyczną. Głosowanie potrwa do 15 lipca bieżącego roku. Swój głos na jedną z czterech zabrzańskich lokalizacji można oddać na stronie www.podwórko.niwa.pl. Każdy głos ma znaczenie i może zdecydować o tym, że właśnie w naszym mieście powstanie podwórko Niwa.